kończymy odstawy ostatnich kontraktów. Od początku żniw staraliśmy się to dzielić. Także jest większość wywiezione. W chwili obecnej ostatnie 100 ton kukurydzy wyjeżdża. No, zostaliśmy troszkę z jęczmieniem, którego nikt za bardzo nie chce w chwili obecnej kupić. Oraz zostaliśmy ze słonecznikiem, którego cena jest zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. Mamy bardzo duże oczekiwania ze strony gospodarstw. Wszyscy czekają ze sprzedażą, aż rzeczywiście nowy minister poda jakieś rozwiązania konkretne, które wesprą ceny zbóż. Może Elewar wspomoże troszeczkę zakupy interwencyjnie na rynku zbożowym. No, my jako firma handlowa obserwujemy w tej chwili duże wyhamowanie podaży. Rolnicy z uwagi na to, że liczą na te rozwiązania, wstrzymali się całkowicie ze sprzedażą, co nie jest dobre, bo rynek zbytu zdecydowanie się kurczy. Jesteśmy coraz bliżej nowego sezonu, nowych żniw, no i przewidujemy, że będzie olbrzymi problem ze zbytem, ze sprzedażą w trakcie żniw. Szacujemy, że na pewno z 20%, nawet do 20% zbóż przejdzie na nowy sezon tutaj lokalnie w magazynach rolniczych. Oczywiście są gospodarstwa, które sprzedały wcześniej już wszystko, ale część dużych gospodarstw po prostu trzyma surowiec i ten surowiec zostanie w ich magazynach. Nie ma podaży, rolnicy nawet nie pytają o ceny, nie są zainteresowani sprzedażą. No, czekają na jakieś decyzje polityczne, które być może wesprą te ceny i będą wtedy mogli wyjść na rynek i korzystniej sprzedać to zboże, bo dzisiaj brak zapytań ze strony gospodarstw. Tak, od żniw sytuacja wygląda tak, że większość rolników, którzy mieli możliwość zmagazynowania płodów, mają te płody zmagazynowane na swoich magazynach w oczekiwaniu na wyższe ceny, lecz niestety taka cena, jaka była w żniwa, to do dnia dzisiejszego cały czas cena spada i wszyscy, którzy zostali z tym towarem, można powiedzieć, że stracili, bo w żniwa mogli osiągnąć dużo wyższą cenę sprzedaży za swoje płody niż panuje aktualnie i panowała przez cały ten okres od żniw. Rolnicy zaczęli teraz sprzedawać praktycznie wraz z początkiem nowego roku i w większości było to też spowodowane po prostu potrzebą już upłynnienia tych swoich zapasów, żeby kupić na przykład nawozy, inne środki do produkcji rolnej. To jest ciężko ze zbytem, ponieważ trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć zbyt i długo też czeka się na odbiory, nawet podpisanych już gdzieś tam około miesiąca czy dwóch miesięcy temu kontraktów. Dalej czeka się na odbiory, co świadczy o tym, że magazyny odbiorców są zapełnione i nie mają gdzie przetrzymywać zakupionego towaru. Też mamy towar zakupiony w wysokich cenach w żniwa i teraz po prostu powoli tam zaczynają odbierać odbiorcy ten towar, ale też większość tego towaru jest sprzedawana na stracie, po prostu żeby zrobić już miejsce na magazynie powoli już pod nowe żniwa i również żeby upłynnić po prostu finansowo ten zamrożony kapitał. Nastroje są ogólnie bardzo złe, bo większość rolników przechowała sporą część swoich zbóż, swoich plonów i cena spadła no wręcz o 50% niejednokrotnie. Nie wiem, no w ogóle jest wielka frustracja na wsi. Ja mam duże wątpliwości, jeżeli napływu zbóż z Ukrainy nie zatrzymamy, nie ucywilizujemy lub przynajmniej nie skanalizujemy tego zboża, który rozlewa się po kraju, nie skanalizujemy jako zboża, który dopłynie, dojedzie do portu, to magazyny nawet opróżnione w bardzo krótkim czasie zostaną ponownie napełnione. Tu po prostu potrzebne są działania długoterminowe i takie działania skuteczne, bo na razie wszyscy mówią, ale efektów żadnych.
Ja się dlatego rolnikom nie dziwię, że wyjeżdżają traktorami, bo po prostu stracili kompletnie zaufanie do tego, co było mówione w Warszawie i stracili zaufanie do tego, co się dzieje. Po prostu my, rolnicy, widzimy własnymi oczami, co jest na rynku. Ceny artykułów, my jesteśmy również konsumentami. Widzimy, jak w sklepie wszystko drożeje i widzimy, jak w skupie wszystko tanieje. Więc pytamy, kto nas oszukał.